Dziecięce przeżycia z pogranicza śmierci Artykuł autorstwa dr PMH Atwater Dzieci w każdym wieku mogą przeżywać doświadczenia z pogranicza śmierci, w tym ponowne narodziny. To co opisują gdy tylko nauczą się mówić, może być szokujące dla rodziców nieobznajomionych ze wstrząsającą rzeczywistością doświadczeń przedśmiertnych. Posiadając bazę 277 przypadków, mogę stwierdzić, że u ogromnej większości dzieci, dokładnie 76% scenariusze są raczej proste i zawierają trzy lub mniej elementów, takich jak kochająca nicość, przyjazna ciemność, specyficzny głos, doświadczenie poza cielesne lub jakiegoś rodzaju nawiedzenie. Szczególnie gdy dziecko przechodzi okres pokwitania, wtedy może mieć dłuższy i bardziej zawiły epizod. Niektóre przypadki przypominają też iście piekielne lub niebiańskie, bez względu na wiek. Najmłodsze dziecko, które przeżyło takie przerażające doświadczenie, miało zaledwie 9 dni. To była dziewczynka dręczona przez upiorną istotę, która groziła jej w chwili, gdy ta umarła na stole operacyjnym. To zdarzenie nękało ją do momentu, gdy skończyła 28 lat, gdy przeżyła drugie doświadczenie bliskiej śmierci, które przyczyniło się do wyjaśnienia pierwszego. Wzruszają nas historie wprost z dziecięcych ust, które inspirują nas i podnoszą na duchu, co powoduje, że nie jesteśmy w stanie wyczytać z oczu dziecka tego, co mu się przytrafiło, ani też nie potrafimy być wyczuleni na efekty takiego starszenia. Nie dajmy się omamić zwykle krótkim scenariuszom dziecięcych przeżyć. Kluczem jest ich intensywność. W trakcie dwóch dekad badań odkryłam, że to intensywność doświadczenia, a niekoniecznie jego treść, ma największy wpływ. Najprostsze epizody, jeśli są wystarczająco intensywne, ciągną za sobą masę psychologicznych i fizjologicznych efektów. I nie ma tu znaczenia wiek osoby, która ich doświadcza. Pamiętając o tym, zastanówmy się przez moment i porównajmy doświadczenie dziecka z doświadczeniem osoby dorosłej. Pamiętajmy, intensywność i skutki są takie same, ale różne sposoby przeżywania tego zjawiska przez dzieci mogą być zadziwiające. 57% dzieci, które doświadczyły NDE, cieszyło się w dorosłym życiu długotrwającymi i szczęśliwymi małżeństwami. Z kolei dorośli doświadczający mieli olbrzymie trudności z formowaniem lub utrzymywaniem relacji z innymi ludźmi. W 78% przypadków ich małżeństwa kończyły się rozwodem. Obie grupy odnotowały w moim badaniu duży wzrost lub spadek wrażliwości na światło. Około 75% dzieci, u dorosłych zaś blisko 80-90%. 73% dorosłych stało się bardziej wyczulone na bodźce elektryczne, ale u dzieci odsetek ten wynosił tylko 52%. Może to być bardziej odbicie dostępu dorosłych do urządzeń elektrycznych, aniżeli prawdziwe odchylenie. Starsi doświadczający stawali się wegetarianami 4 razy częściej niż dzieci, które nawet po doświadczeniu przedśmiertnym odrzucały wegetarianizm. W przypadku doświadczającego dziecka relacje na linii rodzic-rodzeństwo mogą zostać zachwione. Na dodatek dzieci prawdopodobnie bardziej niż dorośli cierpią społecznie i tęsknią do tego, co przeżyły. Zdumiewająca ilość dzieci może wrócić za zasłonę kurtyny śmierci po doświadczeniu przedśmiertnym, nawet próbując popełnić samobójstwo. Doświadczające dzieci, młode lub dorastające rzadko znajdują poradę i otrzymują mniej pomocy, gdy próbują to zrobić. Nie jest tak w przypadku dorosłych doświadczających. Mogą oni głośno zaprotestować. Różnica między przeżyciami dzieci i dorosłych na tym polu jest tak ogromna, że aż się prosi o dalszy komentarz. Jedna trzecia dzieci doświadczonych przez NDE, które brały udział w moim badaniu, stwierdziła, że w 5 do 10 lat po doświadczeniu miały problemy z alkoholem. Tak jak inne osoby, twierdzili oni, że nierozwinięte zdolności społeczne i umiejętności komunikacji, wraz z brakiem zrozumienia ze strony innych ludzi, spowodowało u nich popadnięcie w nauk. Jak się okazało, ich światopogląd znacząco różnił się od światopoglądu ich rówieśników i członków najbliższej rodziny co spowodowało trudności w ponownym dopasowaniu się. Istnieje jeszcze jeden aspekt alienacji, który dla dziecka może mieć jeszcze głębsze znaczenie. Oprócz obelżywości i nacisków ze strony rówieśników, rodziny lub przyjaciół, czy nawet braku wsparcia ze strony rodziców, ważnym czynnikiem w dziecięcym doświadczeniu okazuje się być ten ktoś lub to coś, co przywitało dziecko po drugiej stronie śmierci. Bo który rodzic, nieważne jak cudowny czy kochający, może się równać z Duchem Świętym? Która osoba, obojętnie czy przyjaciel czy wróg, może zainteresować dziecko, które odwiedziło Królestwo Światła i które stało się kumplem Anioła? Człowiek, który doświadczył tak transcendentalnej miłości i nagle ją utracił, może czuć się bardzo zagłobiony, a nawet przybity. Wiele dzieci obwiniało się, narzekając: Jestem naprawdę zły. Jasne istoty odeszły i już nie mogę ich odnaleźć. To przeze mnie, to ja popełniłem błąd, przez który oni odeszli. Mamy tendencję do zapominania, jak bardzo dzieci biorą sobie wszystko do serca i do jakiego stopnia potrafią się obwiniać, jeśli coś im nie wyjdzie. Nie zauważamy również, w jakim stopniu wielkie wydarzenia, takie jak doświadczenie bliskiej śmierci, mogą zdefiniować ich cały świat. Ponieważ wiele dzieci jest niezdolnych do robienia porównań przed i po, fakt, że tutaj to nie jest to samo, co tam, jest dla nich zbyt obcym pojęciem, by byłem w stanie je zrozumieć. Dzieci tłumaczą to różnie. Nieprzyzwyczajone do rozważania przyczyny i skutku często postępują impulsywnie. Stąd u wielu z nich pojawia się alkoholizm i próby samobójcze, których odsetek wynosi 21%. Dziecko wydaje się całkiem logiczne, że sposobem na ponowne połączenie się ze świetlistymi istotami jest po prostu umrzeć i wrócić na drugą stronę śmierci. Dzieci nie uważają tego za autodestrukcję. Ich logika podpowiada, byłem w tym pięknym miejscu, gdy nie oddychałem. To wszystko odeszło, gdy zacząłem znów oddychać. Muszę wstrzymać oddech, żeby tam wrócić. Więź między rodzicem i dzieckiem jest początkowo bardzo silna. Te dzieci chcą być ze swoimi rodzinami. Ta więź za każdym razem ściąga je z powrotem. Dość powszechne są stwierdzenia: wróciłem, by pomóc tatusiowi, lub wróciłem, żeby mamusia nie płakała. Więź między rodzicem a dzieckiem nie słabnie ani też nie zostaje przerwana, do momentu, gdy dziecko wraca do życia. Ten klimat powitania lub groźby jest połączony z tym, co będzie bezpośrednio rzutowało na wszystko, co stanie się później. Aby zrozumieć przypadki dzieci, musimy pamiętać, że są one nastrojone według innej harmonii niż dorośli. Pojęcia życia i śmierci intrygują je. Nigdzie się nie zaczynam ani też nie kończę, powiedziało mi kiedyś jedno z dzieci. Ja tylko docieram do następnej fali, którą mijam i którą przeskakuję. W ten sposób doszedłem tutaj. To dziecko, tak jak i inni młodzi doświadczający, mówi językiem innych światów. Jest mniej wysłowione i bardziej zdolne do synestetycznego odczuwania. Synestezja to stan lub zdolność, w której doświadczenia jednego zmysłu wywołują również doświadczenia charakterystyczne dla innych zmysłów. Przypis tłumacza. Umożliwia im to postrzeganie rzeczywistości jako serii ułożonych warstwowo królestw, niepowstrzymywanych przez ograniczenia fizyczne. One z łatwością żartują z aniołami, bawią się z duchami i doświadczają przyszłości. Zwykle takie zachowanie wywołuje u rodziców panikę. To, co niepokoi, może mieć proste wytłumaczenie. Stany bliskiej śmierci powiększają i poprawiają nasze normalne zdolności. Pozwalając nam uzyskać dostęp do większego spektrum elektromagnetycznego. Typowy zasięg ludzkiej percepcji jest zwykle ograniczony do 1%. Gdy umysł dziecka zaczyna się zmieniać po tym, czego ono doświadczyło, wzrasta jego iloraz inteligencji. Oto kilka przykładów procentowych wziętych z mojej książki Children of the New Millennium Dzieci nowego Millennium, Wydany w 1999 roku, gdzie opisałem szczegóły mojego badania dzieci, które doświadczyły NDE. Umysł staje się bardziej kreatywny i pomysłowy 84%, znaczące zwiększenie zdolności umysłowych 68%. Umysł na poziomie geniusza – wszystkie dzieci w wieku od 0 do 15 lat – 48%. Umysł na poziomie geniusza pod grupę dzieci w wieku do 6 lat – 81%. Duża biegłość w dziedzinie matematyki, nauki lub historii – 93%. Po doświadczeniu bliskiej śmierci zdolności dziecka do uczenia się ulegają odwróceniu. Zamiast kontynuować typowy wykres rozwojowy, czyli od poznawania szczegółów do streszczania pojęć, dzieci przechodzą do obszernego, pojęciowego stylu rozumowania i muszą się uczyć, jak powrócić z abstrakcji do konkretu. Pewien uczeń pierwszej klasy podstawówki wrócił do szkoły po utonięciu i odzyskaniu przytomności. Gdy jego rówieśnicy wciąż przerabiali lekturę Scene Spot Run. On chciał się uczyć o greckiej mitologii i o tym, dlaczego Defoe napisał Robinsona Crusoe. Jego nauczyciel był zdziwiony, ale tylko mrugnął okiem i poszedł do biblioteki. Od dzieci, z którymi rozmawiałem, najczęściej słyszałem frazę, czułem się jak dorosła osoba w ciele dziecka. Nawet te dzieci, których nie badano pod kątem wyjątkowo wysokiego IQ, który osiągał zwykle 150 lub 160, a czasami nawet 184 i więcej, wykazywały wkrótce po powrocie do życia wyjątkową twórczość i pomysłowość umysłów, często zwiększenie zdolności, niepohamowaną ciekawość i wyjątkową wiedzę. Niektóre były utalentowane w dziedzinie języków obcych. Dorośli doświadczający też stawali się inteligentniejsi, a wielu stało się intuicyjnymi analizatorami problemów. Wszystko to nastąpiło bez jakichkolwiek przesłanek genetycznych, które mogłyby cokolwiek wyjaśnić. Na ogół doświadczone przez NDE dzieci są naturalnymi komputerowymi majsterkowiczami. Wiele z nich staje się w przyszłości fizykami i wynalazcami lub też mistrzami sztuki i dziedzin humanistycznych. Niektóre z nich zajmują się zawodową psychologią. Starsi nastoletni i dorośli doświadczający najczęściej posiadają dar uzdrawiania, udzielania rad i później pełnią jakieś role ministerialne. Nie zachowują się więc jak dzieci, przynajmniej w większości. Wspomnij jednak o matematyce czy nauce, a już zaczynają im świecić oczy. Intryguje jej historia i wszystko, co się zdarzyło w przeszłości, tak jakby miało się to odnosić do tego, kim byli w poprzednim życiu. Większość dzieci, 85%, które nabyły najwięcej zdolności matematycznych, nabrało też intensywnej i namiętnej miłości do muzyki. W mózgu procesy myślowe związane z muzyką i matematyką działają jedne obok drugich. Stany bliskiej śmierci wydają się aktywować oba te regiony, tak jakby stanowiły one jedną część. Dziecko po doświadczeniu bliskiej śmierci jest przemodelowane, zmienione wewnętrznie i stanowi ulepszoną wersję swojego oryginału. U dzieci zmiany przechodzą bardziej dramatycznie niż u dorosłych. Nie dlatego tak podejrzewam, że ich bilansy są różne, ale dlatego, że w momencie wystąpienia doświadczenia wciąż przechodzą one proces wstępnego rozwoju mózgu. Dzieci zostają dotknięte przez zmieniające życie doświadczenie w momencie, gdy są najbardziej wrażliwe na wpływ takiej zmiany. Jak wiele dzieci jest tym dotkniętych, badanie wykonane w 1997 roku w USA przez US News and World Report wykazało, że stanu NDN doświadczyło 15 milionów osób. Jedna trzecia to ci, którzy otarli się o śmierć, byli niemal martwi lub o których stwierdzono śmierć kliniczną, ale później wrócili do życia. Jednakże ocena ta dotyczy tylko osób dorosłych. Melvin Morse w swojej pionierskiej książce Closer to the Light, Bliżej Światła, wydanej w roku 1990, podaje liczbę 70% dla dzieci. Mając to na uwadze, w takich samych okolicznościach dzieci mogą dwa razy częściej doświadczać przeżyć bliskiej śmierci. Nowoczesne techniki reanimacji i nowe technologie medyczne przyciągają z nad śmierci coraz więcej ludzi, w szczególności dzieci, którzy powrócili idealnie dopasowani do tego wysoko rozwiniętego technicznie świata. To tak, jak gdyby obywatele, których potrzebujemy, by prosperowali w naszej nowej globalnej wiosce, powstawali pod naszymi nosami. Jeszcze bardziej zdumiewające jest to, że w ten sposób rodzi się pokolenie milenijne. Wiele dzisiejszych dzieci dorównuje wieloma cechami dzieciom, które przeżyły doświadczenie bliskiej śmierci. W książce Generations. The History of America's Future. 1584-2069. Pokolenia. Historia amerykańskiej przyszłości od 1584 do 2069 roku. Wydanej w roku 1991, historycy William Strauss i Neyla Howe identyfikują pokolenie milenijne jako grupę dzieci urodzonych w latach 1982-2003. Ci młodzi ludzie obejmują czternaste pokolenie, odkąd Stany Zjednoczone stały się narodem. Są najbardziej pożądaną, wykarmioną i wykształconą grupą osób, jakie kiedykolwiek przyszły na świat, i najbardziej chronioną regulaminowo. Niezwykle inteligentni i stanowczy, są tak samo i pomysłowi, jak też biegli technologicznie. Zdobywają więcej punktów w testach IQ niż jakiekolwiek inne pokolenie, przeskakując je o 24 do 26 punktów, a znaczna ich część osiąga IQ równe 150 do 160, a nawet wyższe. Osiągają jednak największe wyniki w inteligencji niesłownej. Są twórczymi analizatorami problemów i pomysłowymi innowatorami. Ten skok jest tak wysoki, że prawdopodobnie nie da się go wyjaśnić zmianami w kącie genetycznym. Żaden z tych ludzi nie może się uczyć, co pokazują wyniki rutynowego nauczania w szkole, które są mizerne. Stanowi to zagwostkę dla nauczycieli. Coś znamiennego dzieje się z ludzką rodziną i te anomalia występują na całym świecie i to się dzieje teraz. Coraz więcej dzieci rodzi się już rozwiniętych, coraz więcej dzieci staje się rozwiniętymi, coraz więcej dorosłych, którzy przeżyli doświadczenie bliskiej śmierci lub o których nastąpiła silna transformacja świadomości, również staje się rozwiniętymi. Ponieważ to zjawisko jest prawdziwe, nie rozważam już stanów bliskiej śmierci jako oddzielnego zjawiska, lecz wydzielam większą kategorię transformacji świadomości. Nazywam te epizody przemianami mózgu, ponieważ okazuje się, że powodują one strukturalną, chemiczną i funkcjonalną zmianę w mózgu osoby doświadczającej, nie wspominając o zmianach w jego układzie nerwowym lub trawiennym, a także w nastawieniu i odczuwaniu jaśni. Zmiany w mózgu mogą być skutkiem jakiegoś typu nietypowych zdarzeń. Niektóre są burzliwe. Przemiany religijne, przeżycia bliskiej śmierci, przełomy kundalini… Rytuały szamanistyczne, nagłe transformacje duchowe, pewne typy urazów głowy i porażenie piorunem. Niektóre przemiany mózgu są spokojne, powolne, mocne stosowanie dyscyplin duchowych, technik doskonalenia umysłu, medytacji, poszukiwanie wizji lub skutków modlitewnego stanu umysłu, gdy w zamyśle osoba po prostu pragnie się stać lepszą osobą. Główne cechy wykazywane przez ludzi, którzy przeszli bądź przechodzą przemianę mózgu, obejmują fizjologiczne zmiany w sposobie przetwarzania myśli, przejście z sekwencyjnego lub wybiorczego myślenia do skupionego myślenia i akceptacji dwuznaczności, nienasyconą ciekawość, zwiększoną inteligencję, większą kreatywność i wynalazczość, niezwykłą wrażliwość na światło i dźwięk. Znaczne zwiększenie lub spadek energii, także przypływy energii, często bardziej seksualnej, odwrócenie zegara biologicznego, niższe ciśnienie krwi, przyspieszony metabolizm i tempo absorpcji substancji, zmniejszona tolerancja leków i chemicznie przetworzonych produktów, wrażliwość elektryczną, synestezję, czyli wielokrotne wyczuwanie. Zwiększoną alergię lub wrażliwość, nową preferencję dla roślin i ziaren i zmniejszenie spożycia mięsa u dorosłych, a nawet odmłodzenie wizerunku, które można zauważyć szczególnie na fotografiach. Zmiany psychologiczne to głównie wyzbycie się lęku przed śmiercią, zwiększone uduchowienie i zmniejszona religijność, większe zdolności w zakresie myślenia abstrakcyjnego i filozoficznego, ataki depresji, lekceważenie czasu. Większa wspaniałomyślność i dobroczynność, rozprężanie pojęcia miłości, gdy występuje potrzeba zainicjowania i utrzymania relacji, przesadny wpływ wewnętrznego dziecka, mniej konkurencyjne nastawienie, większe przekonanie o życiowym celu, odrzucenie wcześniejszych ograniczeń i norm. Zwiększenie zdolności parapsychicznych i pamięć przyszłych zdarzeń, przeżywanie przeszłości, charyzma, dziecinne poczucie radości i cudu u dorosłych, a także większa obojętność, rozłączność oraz pragnienie więcej nauki u dzieci. Rozważając ponownie stan bliskiej śmierci, uważam obecne epizody u dorosłych za wydarzenie powodujące wzrost okazję dla doświadczającego, aby skorygować kurs w swoim życiu drugą szansę. Epizody w dzieciństwie postrzegam jako wydarzenia ewolucyjne część kwantowego skoku w rozwoju i wzroście rodzaju ludzkiego jako gatunku drugie narodziny. Większą kategorię transformację świadomości rozpoznaje jako silnik, który napędza rozwój i który popycha nas naprzód. Poza wszystkimi historiami i odkryciami dokonanymi z pomocą doświadczających, niektóre z tych odkryć są dość spektakularne, istnieje jeszcze większa obecność i wyższy plan. Moje trzy doświadczenia bliskiej śmierci, które nastąpiły w pierwszych miesiącach roku 1977, otworzyły mi drzwi do tej wizji. Tysiące ludzi, z którymi przeprowadzałem wywiady i których od tego czasu badałam, odzwierciedla to samo przebudzenie. Jesteśmy współkreatorami naszych stwórców, rozwijającymi się wraz z samym stwórcą. Wśród ludzi, którzy doświadczyli bliskiej śmierci, najczęściej padało stwierdzenie, że życie istnieje zawsze. Jeśli oni mają rację, a sądzę, że tak jest, to jak może istnieć życie po śmierci? A przed życie? A śmierć? Dzieci opisują życie jako strumień z nurtem, którego płyniemy, poszczając się w obieg prądów i wirów jego rozpiętości. Jest to taki wygodny dom dla naszych wizji i wszechobecnej rzeczywistości każdego momentu. Życie jest wszystkim. Dzieci są naprawdę bardzo mądre i my też bylibyśmy mądrzy, gdybyśmy ich słuchali. Artykuł autorstwa dr. P.M.H. Atwater. Publikacja z magazynu Fate, nr 8 z roku 2000. Tłumaczył, opracował i czytał Ivelios.